Witam, dzisiaj podzielę się przepisem na bardzo pyszną, prostą sałatkę. Potrzebujemy tylko jedną główkę sałaty i pęczek rzodkiewki. Dodatkowo garść słonecznika, jedna czerwona cebulka, słonecznik albo migdały. Podrumieniamy na patelni ostrożnie, żeby zbytnio się nie zrumieniły. Przygotuję teraz prosty sos, dodaję musztardę do oleju, troszkę soli do smaku i szczypta pieprzu. Mieszam dokładnie. Tym razem pokroję sałatę na drobno nożem. Dosyć duża kostka. Rzodkiewkę zwyczajnie skroję w plastry. Dodaję podprażony słonecznik. Mieszam wszystko na sucho. Zamiast słonecznika mogą być migdały lub inne orzechy. A jeśli jesteście amatorami na przykład mięsa, można podsmażyć szyneczkę, boczek. Bardzo polecam, sałatka z kilku składników, a smak jest naprawdę niesamowity. Dodaję sos.